spotkanie nie jest takim indywidualnym przypadkiem, jest kontynuacją projektu, który zaczęliśmy w zeszłym roku. Projektu o nazwie Kanon Wielkopolski. Jest to projekt przewidziany na 3 lata. Finałem ma być rok 2018 i okrągła rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W zeszłym roku przypominaliśmy historię Poznania i Wielkopolski pod zaborem pruskim. Próbowaliśmy odpowiedzieć, czym etos Wielkopolan był wówczas i dlaczego Wielkopolanie zdołali doprowadzić do zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Organizowaliśmy wykłady, spacery i w zeszłym roku ten projekt kończył się wystawą. W tym roku wykład profesora Kucharczyka zaczyna taki cykl o ogólnej nazwie Odzyskać patriotyzm. W ramach tego cyklu przewidzieliśmy i wykłady, i spacery. A teraz oddam już głos panu profesorowi Kucharczykowi, który opowie o takich ekonomicznych aspektach też historii Wielkopolski i to hasło swój do swego, myślę, dzisiaj też może być trochę aktualne. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję raz jeszcze Bibliotece Raczyńskiej za to, że zaprosiła mnie do wygłoszenia przed Państwem prelekcji, wykładu na temat tych ekonomicznych aspektów patriotyzmu. Patriotyzmu czy nacjonalizmu, o tym jeszcze oczywiście do tej kwestii jeszcze będę wracać, ale to właśnie hasło, te hasło, które tu jest przed nami obecne, swój do swego, które miało także swój odpowiednik po stronie niemieckiej, jeden z tym zajmem. No było jedną z takich, można powiedzieć, wizytówek tego aspektu ekonomicznego procesu, który zgodnie z tytułem znanego wywiadu nazywamy najdłuższą wojną nowoczesnej Europy, czyli zmagań wybijającego się nie tylko na niepodległość, ale także na nowoczesność narodu polskiego, czy części polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, która mieszkała w zaborze pruskim. Chciałbym zacząć od pewnego, wydaje się, faktu oczywistego, nawet można powiedzieć banalnego, jeżeli mówimy o całym XIX wieku, epoce porozbiara, to znaczy przypomnieć i trochę zastanowić się nad tym, że nie było państwa polskiego na mapie Europy i jakie to miało skutki w przestrzeni gospodarczej. No bo nie należy oszukiwać się, że brak państwa, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy państwo w przestrzeni także gospodarczej, gospodarczo-społecznej odgrywało bardzo istotną rolę, no odbiło się bardzo negatywnie na rozwoju gospodarczym i w związku z tym także na rozwoju społecznym społeczeństwa polskiego. Można w tym kontekście, używając takiej pewnej modnej terminologii, powiedzieć o takim efekcie antymodernizacyjnym tego, że państwo polskie pod koniec XVIII wieku zniknęło z map Europy. No bo jeżeli popatrzymy nawet na właśnie na ten kształt terytorialny, który wyłonił się w Europie Środkowej po rozbiorach, no to widzimy, że poszczególne ziemie polskie w 3 organizmach państwowych no, stały się w sensie geograficznym, ale nie tylko peryferialne. No, peryferialne stały się, jeżeli popatrzymy na, zwłaszcza na ziemię zaboru pruskiego, czy szerzej ujmując ziemię Cielnicy Pruskiej, czyli także te ziemie, które w momencie rozbiorów nie wchodziły w skład państwa polskiego, ale na których to obszarze polskość budziła się w XIX wieku, no to widzimy, że one stały się z tych ziem, które w obrębie Rzeczpospolitej, tej pierwszej Rzeczpospolitej były ziemiami w sensie gospodarczym najbardziej zaawansowanymi, czyli Wielkopolska czy Pomorze Gdańskie, one stały się w wyniku rozbiorów częścią, peryferyjną częścią państwa pruskiego, które w XIX wieku, można powiedzieć, ten swój motor rozwojowy, w sensie gospodarczym, miał umiejscowione zupełnie gdzie indziej. To były przede wszystkim zachodnie prowincje Prus, które
w wiedeńskiego traktatu z 1815 roku weszły w skład państwa Wencelenów, czyli Nadrenia i Westfalia. No i tak zwane prowincje środkowo-niemieckie, czyli no przede wszystkim Saksonia, ta poważna część Saksonii, która po 1815 roku weszła w skład Prus. Tu oczywiście tylko na wschodzie można mówić o pewnym wyspowym charakterze rozwoju gospodarczego. Górny Śląsk i właściwie to wszystko. I to oczywiście nie było czymś korzystnym. Podobnie jak no, ta peryferyjność oznaczała no, pewną taką barierę rozwojową. Bo trzeba powiedzieć, że no, generalnie jak popatrzymy na tak zwane warunki czy tło makroekonomiczne, w których Wielkopolska egzystowała w XIX wieku, no to jesteśmy w państwie, które z jednej strony jest rzeczywiście w czołówce potęg gospodarczych i dynamicznie rozwijających się, zwłaszcza od ostatniej ćwierci XIX wieku w Europie, tak zwany industrialny boom, rewolucja przemysłowa, która no, na Wyspach Brytyjskich oczywiście miała miejsce wcześniej, już pod koniec XVIII wieku, ale na kontynencie właśnie przybiera taką formę bardzo dynamicznego rozwoju, przede wszystkim dzięki właśnie rozwojowi przemysłu ciężkiego w prowincjach zachodnich Prus. To jest wiek, tak się mówi, żelaza i parę i kolei żelaznych, czyli połączeń kolejowych. I to odbywa się przede wszystkim właśnie w tych prowincjach, o których mówiłem, bo to oczywiście dochodzi także do wschodnich prowincji tego państwa polskiego, w których my egzystujemy, ale to jest właśnie ten nierównomierny rozwój. Te prowincje wschodnie, które no, tak umownie ujmując, mieszczą się, czy są położone na wschód od Łaby, ale zwłaszcza te, które weszły w skład Prus w wyniku rozbiorów Polski, one są, można powiedzieć, przez dłuższy okres czasu, którym zajmujemy się, czyli w XIX wieku, w długim XIX wieku, a więc do 1914 roku, traktowane to macoszemu. O ile będzie dopływ środków finansowych z budżetu centralnego, no to będzie to oczywiście służyć też walce narodowe przeciwko Polakom, które prowadził rząd Prusy. Brak państwa, no to oczywiście też oznacza brak ochrony własnej produkcji. Brak celu, na przykład polityki celnej, możliwości prowadzenia własnej w tym względzie polityki. I to był taki regulator, który był powszechnie stosowany przez państwa w XIX wieku dla pobudzenia własnej produkcji albo ochrony przed napływem, przed zalewem obcej konkurencji, zwłaszcza gdy chodzi o produkcję rolną. Co państwo niemieckie czy państwo pruskie będzie rzeczywiście robić. Natomiast przez sam fakt, że tego mechanizmu ochronnego byliśmy pozbawieni przez brak państwa, no to rzeczywiście mamy sytuację wysoce niekorzystną z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego polskiego w XIX wieku. Bo trzeba powiedzieć, że ta peryferyjność oznacza też oczywiście no, drugą stroną tego zagadnienia jest rozerwanie jedności, w sensie pewnej jedności gospodarczej ziem polskich. Prawda? Jeżeli popatrzymy na pewnego rodzaju kościec, nie tylko w sensie geograficznym, ale gospodarczym, jakim stanowiła Wisła, prawda, jej dorzecze dla pierwszej Rzeczpospolitej, ta żywotna arteria komunikacyjna, prawda, też będąca połączeniem z Gdańskiem, no to wszystko to jest rozerwane w wyniku rozbiorów. Prawda? Zwłaszcza ten kształt terytorialny ziem polskich po 1815 roku jest jak gdyby wyraźnie to dokumentuje. Z drugiej strony sygnatariusze Traktatu Wiedeńskiego zobowiązywali się, że oni nie tylko doprowadzą do, czy będą przestrzegać autonomii, czy pewnych odrębności narodowej Polaków w swoich ziemiach, ale także będą czynić starania na rzecz właśnie zachowania, czy przywrócenia tej jedności w sensie gospodarczym tych ziem. To wszystko pozostało na papierze, bo właśnie to jak popatrzymy na,
nawet na takie klasyczne przykłady, które ilustrują ten negatywny skutek rozbiorów i braku państwa w sensie gospodarczym, no to mamy klasyczny przykład Gdańska. Gdańsk, który można powiedzieć w okresie Rzeczypospolitej był takim ośrodkiem rzeczywiście, który był największym profitentem, tym, który brał najwięcej korzyści z swojego położenia, że miał ten kontakt bezpośredni z zapleczem bezpośrednim gospodarczym, które stanowiła Wisła i jego rzecze. W wyniku rozerwania tej jedności przez rozbiory Gdańsk traci. No bo nie ma tego zaplecza, do tego jeszcze dochodzą oczywiście właśnie te elementy prowadzenia własnej polityki celnej, chociażby po 1815 roku w Królestwie Polskim, książę Franciszek Sewery Drucki-Lubecki, ale to do Gdańska, dla Gdańska było fatalne. I jak popatrzymy na te porty morskie w Prusach wtedy, w pierwszej połowie XIX wieku, no to wtedy właśnie w tym okresie na pierwsze miejsce wybija się Szczecin. Nie Gdańsk, Szczecin, który ma zapewnione jednolite zaplecze w postaci Odry, prawda, która jeszcze czeka na swoje, można powiedzieć, udrożnienie, ale Szczecin staje się bardzo szybko także, można powiedzieć, portem rosnącego dynamicznie Berlina. Berlina, który po 1871 roku, czyli po zjednoczeniu Niemiec przez Prusy, staje się tak zwanym Weltstadt, jak Niemcy mówią, czyli miastem światowym, rzeczywiście europejską i coraz bardziej światową metropolią. I to rozerwanie tej jedności, rozerwanie połączeń gospodarczych między poszczególnymi częściami polskich ziem było rzeczywiście fatalne. A to oznacza w dalszej konsekwencji to, że te peryferie stają się, można powiedzieć, przedmiotem, czy doświadczają takiego kolonialnego modelu rozwoju gospodarczego. Jak popatrzymy na Wielkopolskę w XIX wieku, zwłaszcza po 1815 roku, no to mamy do czynienia właśnie z takim mechanizmem, prawda, że tu przeważa przede wszystkim model agrarny gospodarki, czyli rolnictwo. Przemysł, jeżeli się pojawia, to on jest przede wszystkim zorientowany także na, można powiedzieć, usługi dla rolnictwa, cukrownictwo, gorzelnictwo i tego typu branże. Natomiast to właśnie z tych ośrodków przemysłowych na zachodzie, czyli bliskiego geograficznie nam Berlina, są transportowane wyroby wysoko przetworzone, jak to się mówi, czyli przemysłowe. Tutaj rzeczywiście ten rozwój przemysłowy jest bardzo mizerny, a no, można powiedzieć też państwo pruskie czy państwo niemieckie potem nie robiło zbyt wiele, żeby pobudzać ten rozwój przemysłu. Tu jeżeli ten strumień pieniędzy szedł, to właśnie na takie przedsięwzięcia jak Komisja Kolonizacyjna 1886 roku i właśnie te próby, można powiedzieć, wybierania polskiej własności ziemskiej. Natomiast z drugiej strony mamy rzeczywiście taką bardzo specyficzną sytuację, że jeżeli popatrzymy na samą strukturę społeczną i gospodarczą Wielkopolski na przełomie XIX-XX wieku, widzimy, że w porównaniu z innymi, nawet ościennymi, tymi wschodnimi prowincjami Prus, na przykład bardzo, bardzo mizernie wygląda stopień urbanizacji, prawda? Te miasta, które są, one są w większości małe albo średnie, te większe, czyli liczące powyżej, w tamtych statystyk powyżej 10 tysięcy mieszkańców, no to jest raptem 9 według statystyk oficjalnych. I co charakterystyczne, można powiedzieć, generalnie w miastach przeważa ludność niemiecka i żydowska. No, w drugiej połowie XIX wieku Żydzi już rzeczywiście przepływają na zachód, także jest mowa tutaj już tylko o ludności niemieckiej. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z polskim mieszkańcem, to przede wszystkim w miastach małych i średnich, prawda? I powiedzmy do 2000, czy między 2 a 5 tysiącami mieszkańców. I podobnie rzecz się ma z pewnego, jak gdyby ze strukturą zatrudnienia. Tu rzeczywiście, jak popatrzymy na zakłady przemysłowe, w tych branżach, o których mówiłem, to gdy chodzi o własność, czy
narodowość własności. Gdy chodzi o zakłady przemysłowe na przełomie XIX-XX wieku, to mamy prawidłowość taką, że im większy zakład przemysłowy, tym większy procent właścicieli pochodzenia niemieckiego. W tych największych zakładach przemysłowych to ten procent sięgał, czy wielkość sięgała ponad 80% własności niemieckiej, natomiast ludność czy własność polska przeważała w drobnych, czy bardzo drobnych warsztatach rzemieślniczych według statystyk zatrudniających do 2-3 osób, to wtedy w tym obszarze była rzeczywiście większość polska, polskiej własności. Natomiast co jest charakterystyczne, między latami 80. XIX wieku, a początkiem wieku XX, czyli bliżej I wojny światowej, to rzeczywiście obserwujemy taki dynamiczny wzrost obecności polskiej w handlu w Wielkopolsce, i to jest skok jak statystyki pokazują, od 27% takiego jeszcze mniejszościowego udziału Polaków w handlu do niemal 50%, około 49% w 1912 roku, tuż przed I wojną światową. Więc tu rzeczywiście to jest pewien rozwój, ale charakterystyczny jest ten szklany sufit, prawda, że dla rozwoju rzeczywiście, czy dostępu Polaków do możliwości rozwojowych w sensie rozbudowy własnego handlu, własnego rzemiosła czy przemysłu, pojawiają się im bliżej XX wieku, tym można powiedzieć dotkliwsze bariery rozwojowe. No bo kruszy się też ta logika pruskiego czy niemieckiego Rechtsstaat, czyli państwa prawa. Bo państwo pruskie czy niemieckie coraz bardziej bliżej XX wieku wchodzi na ścieżkę ustawodawstwa wyjątkowego. Nie tylko chodzi o ustawy kagańcowe, ale ustawy, które mają wyraźne znamiona ataku na własność. No, tutaj klasycznym przykładem oczywiście jest ustawa o przymusowym wywłaszczaniu polskiej ziemi z 1908 roku, Ed Eigensgesetz, uchwalony przez Parlament Pruski, bo to była pruska droga legislacyjna, pruskie prawo, nie prawo Rzeszy. Ale to, co było jeszcze przez te długie lata takim rzeczywiście czynnikiem wspomagającym polskie wysiłki właśnie w szeroko rozumianej pracy organicznej, czyli pewne ramy prawne, one zaczynają się także kruszyć. To znaczy kruszyć w tym sensie, że prawo jest, ale prawo już jest w takiej logice ustawodawstwa wyjątkowego, prawda? Kiedy uchwala się takie lex specialis, które są na przykład w odniesieniu tylko do tych wschodnich prowincji Prus, prawda? Tak jak w przypadku komisji kolonizacyjnej, czy potem ustawy o przymusowym wywłaszczeniu. A właśnie, i z kolei ta druga strona, czyli Niemcy czy Prusacy w XIX wieku, oni, można powiedzieć, zyskują bardzo na tym, że mają własne państwo. Państwo, które jest przede wszystkim w całym XIX wieku tym inicjatorem i głównym regulatorem procesów modernizacyjnych w gospodarce i strukturze społecznej. No, jak popatrzymy na całą historię państwa pruskiego od 1867 roku, czyli od klęski Prus w starciu z Napoleonem, co wywołuje, można powiedzieć, potrzebę takiego dynamicznego ruchu reformatorskiego, no to mamy rzeczywiście kolejne fale takich modernizacji, także w sensie ustawodawstwa dotyczącego wprost gospodarki i społeczeństwa. Prawda? Reformy Steina-Hardenberga z lat 1807-1812 to jest taki pierwszy ważny przykład odgórnie realizowanej modernizacji w sensie gospodarczym. Bo tutaj trzeba przy okazji od razu, że tak powiem, zmierzyć się z pewnym mitem, który mówił, że tak, XIX wiek to jest epoka laissez-faireyzmu, nieograniczonego liberalizmu gospodarczego i dlatego to jest taki wspaniały rozwój gospodarczy starego kontynentu w tym stuleciu. No to jak popatrzymy na przykład Prus, rzeczywiście istotnego państwa z punktu widzenia historii gospodarczej całej Europy, no to widzimy, że tak do końca nie jest. Tutaj jest rzeczywiście obecność państwa bardzo mocno zarysowana. I chodzi o etatyzm,
bo to nie była polityka etatystyczna, ale państwo jest rzeczywiście bardzo mocno obecne. Ono stwarza te podstawowe ramy. Ono w jakimś sensie w przypadku PRUS dokonuje też pewnej rewolucji. Bo mowa o reformach Steina-Hardenberga 1807-12, początek uwłaszczenia na wsi pruskiej, początek też tego ustawodawstwa zmierzającego do wolności przemysłowej, zniesienie chociażby przemysłu cechowego, to wszystko zaczyna się od 1807 roku. Ta rewolucja, o której mówię, to jest właśnie ta rewolucja uwłaszczenia chłopów ziemią. Tym tak zwanym modelu pruskim, który doprowadził do zupełnie innych rezultatów niż to, co było na przykład w Austrii czy w Rosji, gdzie tworzy się rzeczywiście sieć wydajnych, samowystarczalnych, średnich gospodarstw rolnych. Miało oczywiście to swoje uboczne konsekwencje, ale ta rewolucja, która rozpoczyna się w 1807 przez państwo, potem przez państwo pruskie jest dalej realizowana od 1816 roku i właściwie w momencie, kiedy wybucha Wiosna Ludów w 1848 roku, Prusy już mają rewolucję gospodarczą i społeczną za sobą. Dlatego nie było rewolucji w Prusach w 1848, bo właściwie skończyło się tym, że to król oktrojował, czyli narzucił konstytucję Prusom w grudniu 1848 roku, ale ta rewolucja już wcześniej dokonała się za sprawą państwa pruskiego. Mówi się w tym kontekście, historycy niemieccy mówią o tym, że to biurokracja pruska była tą najbardziej rewolucyjną grupą społeczną. Rzeczywiście, jak popatrzymy na politykę Prus w całym XIX wieku, coś na rzeczy jest, bo potem przecież mamy kolejne odsłony tej silnej obecności państwa. Tu wystarczy też wspomnieć ustawodawstwo społeczne Prus i Rzeszy, zwłaszcza Rzeszy Niemieckiej, to już było na poziomie Rzeszy realizowane od końcówki lat 70. XIX wieku, a potem z pełnym impetem w latach 80. XIX wieku przez Bismarcka, ubezpieczenia społeczne, potem ubezpieczenia od wypadków, od bezrobocia. Tutaj druga Rzesza Niemiecka jest, można powiedzieć, prekursorem, ale to robi państwo. To robi państwo. I chroni własną gospodarkę. Oczywiście też w przypadku specyfiki Prus, zwłaszcza silnej pozycji junkierstwa, zagrożonego dopływem taniego zboża i z Rosji, ale też z Ameryki pod koniec XIX wieku, kiedy w końcówce lat 70. XIX wieku pierwsze okręty z wielkimi chłodniami dopłynęły do Wielkiej Brytanii, przywożąc wołowinę z Nowej Zelandii na Wyspy Brytyjskie, wtedy co bardziej krzywdujący wiedzieli już, że dużo się zmieni, gdy chodzi o gospodarkę. Chodzi o dopływ konkurencji innych towarów. Prusy chronią to poprzez wprowadzenie restrykcyjnych ceł od końcówki, od drugiej połowy lat 70. XIX wieku. Bismarck ulega w końcu tej presji Junkrów, ale to można powiedzieć jest też taki klasyczny dowód na to, jak to państwo ma do odegrania i rzeczywiście odgrywało bardzo poważną rolę. No i wreszcie można powiedzieć, że to zanim armia pruska zjednoczyła Niemcy w toku trzech kampanii wojennych przeciwko Danii, Austrii i Francji w latach 1864-71, to najpierw te Niemcy zostały przez Prusy zjednoczone za pomocą gospodarki. Związek celny, który wszedł w życie, ogólnoniemiecki związek celny, który wszedł w życie w 1834 roku pod auspicjami Prus, jest tego klasycznym dowodem. No i koleje żelazne, kolejnictwo, które rzeczywiście w pierwszej połowie XIX wieku staje się, można powiedzieć, priorytetem, gdy chodzi o nie tylko prywatnych przedsiębiorców, bo najpierw są to spółki prywatne, ale co charakterystyczne, po 1848 roku, w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza w okresie rządów Bismarcka, czyli od lat 60. XIX wieku, to państwo pruskie, państwo niemieckie przejmuje właśnie całkowicie ten segment gospodarki. Bardzo istotny, no bo koleje tworzą jednolity rynek.
likwiduje się, to można powiedzieć, jak to woli, przekleństwo czy charakterystyka wcześniejszego modelu rozwoju gospodarczego opartego na rynkach lokalnych. Kolejnictwo, czyli rozwój transportu, oznacza powstanie ogólnego, większego rynku, w tym przypadku rynku ogólnoniemieckiego. Kanclerz austriacki Metternich, który tak dbał o to w okresie swojego urzędowania, żeby Prusy trzymać pod kontrolą, tej jednej rzeczy nie dopatrzył. Potem przyznam, że to było jego niedopatrzenie, że zlekceważył serię umów celnych, które Prusy od lat 20. XIX wieku zawierają z małymi państewkami w Turingii, w Saksonii, potem w północnych Niemczech, potem do tego dochodzą południowe Niemcy. W 1834 roku cały Związek Niemiecki z wyjątkiem Austrii tworzy jednolity obszar celny. Czyli gospodarka idzie przed polityką w tym momencie. I można powiedzieć, jak obserwujemy głosy Polaków, polskiej prasy przede wszystkim, bo to był ten podstawowy miernik, czy wyznacznik też opinii panujących w polskiej opinii publicznej nad wartą w XIX wieku, to widać, że była żywa świadomość tego, że istnieje cały szereg negatywów w sensie gospodarczym i społecznym związanych z brakiem własnego państwa, ale z drugiej strony istniała żywa świadomość, że trzeba te braki w jakiś sposób nadrabiać, tak jak możemy. Nie możemy się bronić, pisano na łamach orędownika w 1904 roku. Nie możemy się bronić przy użyciu takich czy innych środków. Nie posiadamy granic w znaczeniu państwowym. Istnieje u nas tylko jedna granica, a tworzy ją skala naszej świadomości i naszej zwartości narodowej. Chodzi więc o granicę w sensie idealnym, która zależy od narodowego poczucia odpowiedzialności i jego zewnętrznej manifestacji. A parę lat później na łamach Dziennika Poznańskiego pisano tak: czy nie moglibyśmy w drodze dobrowolnego porozumienia wspólnie opasać naszego przemysłu pierścieniem cła ochronnego? Tym sposobem, że kupowalibyśmy tylko towary z naszych fabryk i warsztatów, przede wszystkim z takich, które nowo powstają, nawet gdy będą droższe, dopóki nie zaczną dobrze prosperować i przynosić takiego dochodu, że będą mogły taniej produkować i łatwiej opierać się opcji konkurencji. No, można powiedzieć, społeczne cła ochronne, hasło swój do swego. No właśnie, i to jest to pytanie, do którego chciałbym wrócić. Patriotyzm czy nacjonalizm gospodarczy? W literaturze przedmiotu często zresztą się pojawia to drugie sformułowanie, nacjonalizm gospodarczy, przy czym część autorów zastrzega, że rozumie pojęcie nacjonalizm w sensie czysto naukowym, tak jak to w literaturze, zwłaszcza anglosaskiej, jest rozumiany nacjonalizm nie jako szowinizm, tylko jako postawienie kwestii narodowych czy celów narodowych w centrum swojej aktywności, w tym przypadku aktywności gospodarczej. Natomiast jeżeli przyjmiemy słowo nacjonalizm w takim potocznym rozumieniu jako coś złego, jako właśnie pewnego rodzaju ideologia, która ma za zadanie, można powiedzieć, wywyższać własną wspólnotę narodową kosztem poniżania w taki czy inny sposób, czy działania na szkodę innej wspólnoty narodowej, no tu rzeczywiście, jak prześledzimy całą tą rzeczywistość, którą nazywamy tym programem swój do swego, no to jest rzeczywiście mocno wątpliwe, ponieważ należy zwrócić uwagę, że ten program swój do swego, czy generalnie program rozwoju gospodarczego w Polsce, czy na ziemiach wielkopolskich w XIX wieku, on jest bardzo mocno związany z czymś, co nazywane jest właśnie taką swoistą pedagogiką narodową, czyli pewnym takim, można powiedzieć, wychowaniem narodowym, dążeniem do tego, że, czyli takim żywym też przekonaniem, że to, że powstaje cała sieć spółek, banków ludowych polskich, innych instytucji życia gospodarczego i społecznego, nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do realizacji czegoś istotniejszego. I tutaj w
warto przywołać to sformułowanie Zygmunta Krasińskiego, któreś przy okazji pierwszego mojego wykładu w Bibliotece Raczyńskich do tego się odwoływałem. Mianowicie autor Niebieskiej Komedii mówił o najdoskonalszej dyskusowości gospodarczej w kontekście poglądów Augusta Cieszkowskiego. Niezmiernie ważnej postaci dla ruchu narodowego w Wielkopolsce, chociaż jak wiadomo rodem z Podlasia, pierwszy prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, działacz Ligi Polskiej w latach 1848-49, współtwórca. I on napisał swoje takie fundamentalne dzieło Ojcze Nasz, który jakby analizował dzieje, także dzieje współczesności przez pryzmat kolejnych wezwań obecnych w modlitwie pańskiej, stąd tytuł. I tam znalazło się to sformułowanie, które też dało asumpt naszemu Bieszczowi do tej opinii, bo Cieszkowski napisał tak: nieledwie w każdym zjawisku tegoczesnym leży ważne przeznaczenie socjalne. Odkrycie na przykład w tym roku trzech sposobów fabrykacji sztucznego nawozu jest nader ważnym zwiastunem. Zbliżamy się bowiem do radykalnej reformy świata, w której też natura odrodzenia dozna i w której grzech pierworodny nie tylko moralnie, ale i fizycznie skutkami swymi zgładzony będzie. Ziemia więc uwolniona będzie od ciążącego przekleństwa i odtąd nie same ciernie i głogi ma rodzić. Do tego potrzebuje znacznego użyźnienia, którego te nawozy będą środki. W ten sposób Cieszkowski odnosił się do aktualności tego wezwania chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, w rzeczywistości XIX-wiecznej, także w odniesieniu do Wielkopolski. Można powiedzieć, mniej więcej w tym samym czasie, czyli krótko po Wiośnie Ludów, wtórował mu na łamach przeglądu poznańskiego Jan Koźmian, późniejszy ksiądz Jan Koźmian, zięć generała Dezyderego Kłapowskiego, przed wstąpieniem do seminarium potem odnowiał. No a w każdym razie on był autorem pojęcia roboty organicznej i na łamach przeglądu poznańskiego pisał, że możemy kochać Boga i żyć miłosiernie przy obrakowaniu w oszczędności. Możemy pełnić uczynki miłosierne, zaprowadzając ścisły porządek domowy, a wierności ojczyźnie i obyczajowi staremu dochować, naśladując w gospodarstwie Szkotów lub Belgów. I to jest właśnie takie charakterystyczne, że było przekonanie o tym, że rozwój gospodarczy musi oznaczać też pielęgnowanie pewnych cnót społecznych. A z drugiej strony też temu towarzyszyło takie przekonanie, że dzisiaj mówimy, prawda, że kapitał nie zna, że kapitał ma swoją narodowość. To przekonanie było bardzo żywe wśród Polaków, zwłaszcza tych aktywnych gospodarczo w Wielkopolsce w tym całym długim XIX wieku. Im bardziej zresztą nasilał się nacisk germanizacyjny, tym to przekonanie było silniejsze, że przemysł czy rozwój gospodarczy nie ma charakteru kosmopolitycznego, jakiegoś ponadnarodowego. Warto w tym kontekście przytoczyć pewne słowa, które w 1898 roku powiedział Władysław Łabiński, jeden z promotorów właśnie tego rozwoju polskiego przemysłu, który mówił na wiecu przedwyborczym, to było przytoczone przez polską prasę, tak: do przemysłu potrzeba myśli, trzeba kształcenia myśli sposobem naturalnym, rodzimym. Ani u Anglików, ani u Francuzów, ani u Belgów i Niemców nie rozwinąłby się tak potężny przemysł, gdyby zmuszeni byli myśl swą kształcić nie po swojsku. Przemysł jest zapewne pojęciem kosmopolitycznym. Przemysłu uczyć się można tak w kraju, jak za granicą u obcych, ale podstawa myślenia musi być rodzimą. Pierwsza gimnastyka myśli usposabiająca do dalszych postępów musi być swojska. Tego u nas nie było i nie ma od 100 lat. Czyli rozwój przemysłowy ma właściwie służyć pewnym takim wyższym celom, ponieważ jak pisano, czy jak
mówiono w czasie jednego z przedwyborczych spotkań w Kórniku w 1911 roku, walki ekonomicznej nie można pojmować w ten sposób, że należy egoistycznie bogacić się, lecz chodzi o to, aby pomnożyć majątek narodowy. Jeśli gospodarcze podnoszenie się Polaków będzie odbywało się w tym duchu, wtedy sprawa polska będzie miała z tego sporo pożytku. Polacy nie mogą jednak zagubić się w materializmie, lecz powinni pomyśleć również o podniesieniu kultury, a pod tym względem Kościół i dom są jedynymi ostojami polskości. Proszę zwrócić uwagę na to, co było charakterystyczne. Próba szukania pewnej równowagi. Bogacić się, rozwijać się gospodarczo, ale z drugiej strony to przekonanie o tym, że no, gdzieś jest granica, której nie wolno przekroczyć, a tą granicą jest jakieś no, pogrążenie się w materializmie. Chodziło, żeby zaczerpnąć czy zapożyczyć z kuriera poznańskiego sformułowanie, chodziło o rozwój polskiej cywilizacji. Taki artykuł w sierpniu 1913 roku na łamach kuriera poznańskiego się pojawił właśnie o polską cywilizację. I gazeta pisała tak, że jesteśmy narodem o wysokiej bardzo kulturze, ale o cywilizacji pierwotnej jeszcze, nierozwiniętej. Jeżeli chodzi o bogactwo myśli, o skarby uczucia, o ideę wielkiej, piękność form w poezji, literaturze i sztuce, to nie potrzebujemy się powstydzić przed żadnym narodem w Europie. Lot ducha naszego szedł zawsze wysokimi szlaki i nic nie wskazuje na to, żeby miał się obniżyć. No ale istota rzeczy i fele polega na tym, że kurier poznański zauważał, jak pisał, rażący rozdźwięk między cywilizacją a kulturą w społeczeństwie polskim, zwłaszcza zaboru pruskiego, bo do tego się odnosi. Bo kultura, jak wyjaśniano, jest to poziom duchowy jednostki i społeczeństwa, a cywilizacja to suma zewnętrznych przejawów życia zbiorowego, które stanowią o ustosunkowaniu się narodu do świata materialnego. Kulturę mogą tworzyć wybitne jednostki, wspaniali poeci, malarze, rzeźbiarze. Natomiast cywilizacja w tym rozumieniu wymaga, a dzisiaj byśmy powiedzieli, zrównoważonego rozwoju społecznego. A tego, i to jest właśnie, to jest dowód na to, że trudno tutaj w tym takim chłostaniu jednak rozwoju polskiego życia narodowego dopatrzyć się jakiegoś bezkrytycznego nacjonalizmu. Bo kurier poznański, zbliżony przecież do obozu narodowego wtedy, na początku XX wieku, zauważa, że właśnie u nas jest z tym źle, u nas tą cywilizacją w sensie rozwoju społecznego jest niedobrze. Bo pisał, zauważał na przykład, o dziwo, ciągle rachityczny rozwój kultu pracy w Wielkopolsce. U nas nie ma tego kultu pracy, który podziwiamy u narodów zachodnich, u Francuzów, Anglików, a także u Niemców. Jak to się zmieniło, proszę Państwa? Pierwsi Francuzi byli wymieniani. Niejednokrotnie jeszcze uważamy pracę za zło konieczne, za jarzmo twarde, którego jak najszybciej pozbyć się należy. Dziś mamy pozór, gest i pretensje wielkich panów, a w stosunku do innych narodów cywilizowanych jesteśmy żebrakami. Jeżeli nie podążymy za tamtymi na szerokim gościńcu cywilizacji, to mimo wielkiej naszej kultury pozostaniemy gettem Europy. To jest taka właśnie charakterystyka tego jednak patriotyzmu gospodarczego, który widzi nie tylko wspaniałe cechy, ale też nawołuje do pracy nad sobą, do tej właśnie tej pedagogiki. Prawda? Że tak, trzeba kupować u siebie, u Polaków i polskie towary. Natomiast to nie oznacza zwolnienia z jakiejś, no, można powiedzieć, pracy nad sobą, bo to jest takie charakterystyczne. Pierwsze hasło, czy pierwsze wezwanie do kupowania swój do swego pada w okresie Wiosny Ludów. I tutaj, no, opierając się na przykład na ustaleniach profesora Lecha Trzeciakowskiego, zmarłego niedawno, wybitnego znawcy relacji polsko-niemieckich w XIX wieku i także polityki pruskiej w Wielkopolsce, no to należy stwierdzić, że pierwsi hasło kupuj swój do swego w wersji jeder zu dem seinen
rzucili Niemcy w Wielkopolsce w okresie Wiosny Ludów i krótko powiem. Bo rzeczywiście przełom 1848 roku w Wielkopolsce polegał między innymi na tym, że tu rzeczywiście po tym powierzchni ludów dochodzi do zaistnienia tak zwanego dolnego nacjonalizmu niemieckiego, czy on się ujawnia w każdym razie, także w tym hasie, prawda? Ale z drugiej strony to hasło także było szybko podjęte przez stronę polską, ale temu także towarzyszyło no właśnie to wezwanie do pracy nad sobą. Właśnie to pytanie o to, kto zaczął, prawda? Wezwanie do pracy nad sobą, do rozwijania właśnie tych cech gospodarczych. Można powiedzieć, że ta praca nad sobą była o tyle tutaj bardziej jeszcze naturalna w tym czasie, ponieważ jak wiemy, na rzecz rozwoju gospodarczego, zwłaszcza pod koniec XIX wieku ziem Polski, czy tutaj w Wielkopolsce, bardzo mocno zaangażowała się cała grupa księży społeczników, prawda, na czele z najbardziej znanym księdzem Piotrem Bartniakiem, który należał do wielkich promotorów właśnie tego, co dzisiaj, idąc za taką modną swego czasu tezą Maxa Webera, można by nazwać właśnie cechami takiego protestanckiego modelu rozwoju kapitalizmu, ale właśnie wbrew takim modnym tezom, dość uproszczonym, tak prosto to nie było, bo właśnie w prasie polskiej, także w ustach księży bardzo mocno zaangażowanych w tą działalność organiczno-kosmiczną, także w znaczeniu gospodarczym, często są właśnie te wezwania do oszczędności, do wytrwałości. Na przykład cała sieć powstających pod koniec XIX wieku towarzystw antyhazardowych, czy wezwania ciągle obecne w polskiej prasie, uwaga, żeby nie brać kredytów. Nie bierzcie kredytów. Jeszcze waluty nie sprecyzowano wtedy, ale była wyraźna przestroga, że opieranie rozwoju swojego, także osobistego, na kredycie jest bardzo ryzykowne. Bo generalnie należy strzec się nieprzyjaciół oszczędności. Wrogiem oszczędności jest lenistwo, które nic nie zarabia, chciwość, która goni za zbyt wysokim procentem, za dywidendami i traci kapitał, lekkomyślność, która majątek przegrywa, zawieranie małżeństwa, które funduje powodzenie na odpłatach, co spotkać się musi z komornikiem, chęć zbytnia łakoci używania, która zaczyna się od zbytnich napojów, a kończy się na lombardzie, zbytnia wystawność i strojenie. A kto oszczędzi co dzień 50 fenigów, za 10 lat będzie tego miał 2225 marek, a za 20 lat 6084 marek. Pisał wielki duszpasterz, ksiądz Piotr Walczyk. Takich tego typu wezwań, czy ze strony księży społeczników, czy na ławach polskiej prasy, można byłoby cytować więcej. Bo drukowanym wielkimi szczękami hasło swój do swego po swoje albo chleb dla swoich, czyli zatrudniajcie Polaków, towarzyszyło właśnie to, żeby rozwijać te, no, można powiedzieć, cnoty moralne, ale z drugiej strony przecież było też bardzo żywe przekonanie, że realizacja, nazwijmy to, narodowych celów za pomocą hasła swój do swego nie może oznaczać popierania partactwa. Orędownik z 1904 roku. Niewątpliwą jest rzeczą, że społeczeństwo dotąd poprzestaje przeważnie na szablonowym okrzyku kupujcie u swoich. A za mało pyta kupców i przemysłowców, jak wyglądają ich starania, jaką wartość obywatelską i narodową mają ich zachody, ażeby podnosić nasz handel i przemysł na wyższy stopień doskonałości. Nie może być tak, że hasła patriotyczne, czy odwołujące się właśnie do sprawy narodowej są zasłoną dymną dla sprzedawania bubli. Polscy kupcy i przedsiębiorcy, pisał ten sam dziennik tylko parę lat wcześniej, powinni tak postępować, aby gazety mogły wołać kupujcie u swoich. Nie dlatego, że to swoi,
ale dlatego, że oni mają lepszy towar od obcych po niskiej cenie, że lepiej obsłużą jak obcy. No i gdzie to nacjonalizm? No, jednak chodzi o to, żeby no, realizacji haseł narodowych, czy tego patriotyzmu gospodarczego ujętego w haśle swój do swego, po swoje, no, nie towarzyszyło taka no, fuszerka w sensie zupełnie, no, można powiedzieć, marnej jakości produktów. Społeczeństwo występowało w roli państwa, tworząc swego rodzaju społeczne cła ochronne, o których była już mowa wcześniej. To jest właśnie to chronienie własnej produkcji poprzez stwarzanie jednak swego rodzaju też pewnej presji społecznej na to, żeby kupować u swoich. I tutaj oczywiście presja musi mieć też swego rodzaju, no jeśli nie egzekutywę, to przynajmniej mechanizm kontroli. Tutaj obserwujemy, im bliżej, to jest też charakterystyczne, im bliżej XX wieku, to tym hasłom kupowania swój do swego, po swoje, towarzyszyły takie właśnie swego rodzaju mechanizmy społecznej kontroli. Bo to jest zresztą też taka bardzo charakterystyczna kwestia, która, no, można powiedzieć, jest związana ściśle z tym, jak wyglądała polityka germanizacyjna rządu w Berlinie. Ona się bardziej nasilała, tym też bardziej wyraźne były te głosy właśnie nawołujące, których streszczeniem jest to hasło swój do swego. Mniej więcej od lat 80. XIX wieku widzimy w prasie polskiej bardzo takie, no, systematyczne pojawianie się tego hasła swój do swego. No i jak przypomnimy sobie, że właśnie od lat 80. mamy do czynienia z takim nasileniem kampanii germanizacyjnej rządu pruskiego czy niemieckiego, no to nie jest to zbieżność przypadkowa. 1885 rugi pruskie, 1886 komisja kolonizacyjna, cały szereg też faktów prawnych mających wybitnie charakter wypierania języka polskiego z przestrzeni publicznej. I to jest, podobnie będzie po 1908 roku, kiedy będzie to prawo o przymusowym wywłaszczeniu polskiej własności uchwalone i w latach 1912-13 dojdzie do pierwszej realizacji tych postanowień tego prawa. Na szczęście to było tylko parę majątków, ale właśnie w tym okresie też bardzo, bardzo wzmogła się ta po stronie polskiej kampania kupuj swój, kupować po swoje do swojego, prawda? Polskie towary u polskich sprzedawcy. No ale trzeba było właśnie też oprócz ceł ochronnych mieć własny mechanizm społeczny, mechanizm kontroli i w tej roli także występowała przede wszystkim polska prasa. Tutaj kiedyś zajmując się dziejami pruskiej cenzury w Wielkopolsce w okresie zaborów trafiłem na pismo satyryczno-polityczne i humorystyczno-krytyczne z rycinami o wdzięcznym tytule Pokraka, które w terminologii czy w korespondencji pruskich urzędników, policjantów i prokuratorów na początku XX wieku było nazywane pismem rewolwerowym, które wzbudzało nienawiść między Polakami i Niemcami, stąd też uruchamiano słynny paragraf 130 Kodeksu Karnego Rzeszy Niemieckiej, który penalizował wzniecanie nienawiści przeciwko grupom narodowościowym zamieszkującym właśnie na obszarze Rzeszy Niemieckiej. I to najczęściej tymi, którzy wzniecali do nienawiści, czy podniecali do nienawiści, byli oczywiście Polacy. No bo to jest też ciekawe, że im bardziej nakręcano spiralę germanizacji, tym bardziej upowszechniało się w niemieckiej kulturze politycznej na początku XX wieku przekonanie o tym, że Niemcy są zagrożeni na wschodzie. Im mocniejszy atak germanizacyjny, tym silniejsze przekonanie, że jesteśmy na wschodzie zagrożeni. No ale w każdym razie, dlaczego ta Pokraka była tak narażona na systematyczne
konfiskaty w oparciu o ten wspomniany paragraf. No bo no właśnie wykonywało to pismo satyryczno-polityczne i humorystyczno-krytyczne ten mechanizm kontroli. No, trzeba powiedzieć, że forma była często obcesowa. No bo pisano tak, dziwimy się, że mieszczanie kupują łowcy. Piękny przykład dał w tych dniach hrabia Broil Klatę z góry, idąc do fotografa Engelmana. Naturalnie Polak jest za durny, by jaśnie wielmożnemu panu hrabiemu mógł fotografię wykonać. Prawdopodobnie dał się ów pan w kontuszu odebrać. Pani Niedzielska, zdaje się, uznała, że cukier u kruga jest słodszy jak u swego. Szlachta polska i inteligencja innego jest zdania, bo po służbę idzie do pani Niedzielskiej, aby dać jej zarobić. Sztaniecki z kolei, właściciel dóbr rudniczysko, musi bardzo kochać Jerozolimczyków, tak nazywano Żydów, bo na przykład żelazo od Żyda uznaje za lepsze jak u pana Kasperskiego. Mamy nadzieję, iż pan Sztaniecki poprawi. Przechodząc wieczorem ulicami Poznania, zauważa się z bólem serca, że bardzo wiele dziewcząt polskich zawiera z obcoplemieńcami, szczególnie pochodzenia semickiego, stosuneczki, które, jak doświadczenie uczy, kończą się zazwyczaj niedobrze. Tak na przykład widzieć można niemal codziennie niejaką Antolkę, młodociane jeszcze dziewczę z przedmieścia Wildy, w czułych objęciach swego amanta, herbu łokieć, którego przodkowie rodzili się w Judei. Nie pomna ona, że mąki z tej chleba nigdy nie będzie, a jeżeli to tylko chyba chleb gorzki. I tutaj no, mamy oczywiście, to jest taki bardzo ciekawy wątek, ponieważ oprócz wątków wyraźnie też antysemickich, pojawia się taki też eksponowany wątek antyszlachecki. Często w tych nawoływaniach do właśnie wzmożonej kontroli społecznej mamy do czynienia właśnie z takim piętnowaniem, no, byśmy powiedzieli, egoizmu społecznego szlachty polskiej, która właśnie wyłamuje się z tej potrzeby solidarności narodowej poprzez przestrzeganie hasła swój do swego, ale jednak właśnie realizuje swoje jakieś partykularne interesy. No, zresztą, jak zauważano w 1912 roku, z niepokojem oczywiście, w innym czasopiśmie ukazującym się w Poznaniu, Polak chce się rano umyć, myje się mydłem francuskim, niemieckim, angielskim, nawet nie pomyśli o tym, że mamy mydło swoje polskie. Pijąc kawę rano od Tengelmanów, Kaiserów i tak dalej, nie pomyśli, że mamy tyle setek składów polskich z równie dobrą kawą. Bułeczka do kawy od piekarza Niemca, bo Polski dobrych nie piecze. Polak ubrany mówił z materiału angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Nie wie o tym, że są wyroby polskie w Galicji i Królestwie dość bliżej od Francji i Anglii. A propos Galicji i Królestwa. Trzeba powiedzieć, że na przełomie XIX-XX wieku Wielkopolska, czy Wielkopolanie, Poznańczycy, jak mówiono wtedy, zostali dostrzeżeni jako, no, można powiedzieć, nie tylko autorzy, nie tylko ci, którzy skutecznie przeprowadzili akcję obronną polegającą na tym, na utworzeniu całej sieci instytucji gospodarczych, społecznych, właśnie spółek zarobkowo-pożyczkowych, kółek rolniczych, czytelni ludowych, towarzystw gospodarczych, towarzystw kupieckich, wystaw kupieckich polskich. Ale także dostrzeżono, że w pozostałych dwóch zaborach, że jednak to Wielkopolanie mają, czy dzierżą prym w tym haśle swój do swego. I można powiedzieć, że go recypowano, przejmowano to hasło, uważając, że to jest właśnie to właściwe podejście do patriotyzmu gospodarczego. Nawet w Galicji, we Lwowie powstało specjalne pismo pod tytułem Bojkot, które zgodnie z tytułem i nawiązując do tego, co się działo, co działo się w zaborze polskim, no, uważało, czy nawoływało swoich, przekonywało swoich czytelników, że trzeba w ten sposób Wielkopolan naśladować. Pismo powstało w 1911 roku, no a wcześniej na łamach ukazującego się w Warszawie przeglądu kupieckiego stwierdzono, że jednak Wielkopolanie, aż dzisiaj można powiedzieć coś niesamowitego, w Warszawie chwalono ludzi z Poznania,
że jednak Poznańczycy właściwie podeszli do patriotyzmu gospodarczego, do tej modernizacji gospodarczej. No bo w piśmie warszawskim zauważono, że podczas gdy w Warszawie praca od podstaw rozpoczęła się od niesnasy i zalewu kolumn prasowych pustymi, nieprzetrawionymi zagranicznymi poglądami, w Wielkopolsce bynajmniej nie zaczynano od burzenia starych ołtarzy, nie posuwano się tam do szargania świętości, nie głoszono niemożliwych do zrealizowania haseł, lecz zabrano się do pracy rzeczywiście i pozytywnie, zakasawszy rękawy i stanąwszy przy warsztatach. No i brońmy ze wszystkich sił naszych gospodarczych podstaw. Pójdźmy za przykładem naszych braci z Poznańskiego, aby hasło swój do swego dotarło do wszystkich stanów i warstw społeczeństwa i stało się prawem obowiązującym narodowe sumienie. Popierajmy polski handel i polski przemysł, kupujmy tylko u swoich. Te słynne akcje bojkotu na przykład towarów żydowskich czy handlu żydowskiego, co organizowała Narodowa Demokracja po 1905 roku zwłaszcza, no to jeżeli przypomnimy sobie, kiedy zaczęło się hasło swój do swego w Wielkopolsce, pierwsze te już ślady to są krótko po 1848, ale na dobrą sprawę tak w pełnym wymiarze od lat 80., no to mamy rzeczywiście do czynienia tutaj też z pewną skalą zjawiska, gdzie ono było wcześniej. Tu rzeczywiście Wielkopolska była nie tylko w obszarze szeroko pojętej dzielnicy pruskiej, ale ponadzaborowo w pierwszej linii tego patriotyzmu gospodarczego i wywierania społecznej kontroli. No właśnie, teraz zmierzając do podsumowania, trzeba powiedzieć, że to hasło swój do swego, które miało ten wymiar swego rodzaju społecznych cel ochronny dla własnej produkcji, które to cła, społeczne cła ochronne miały zapewnić przetrwanie polskiego handlu i przemysłu w konkurencji z tym naciskiem niemieckim. Można powiedzieć, miało przede wszystkim swój wymiar społeczny. Nie zapominajmy zresztą, że ekonomia jest to nauka społeczna. I to budowanie tego, co socjologowie nazywają kapitałem społecznym, pewnej koherentności, spójności społecznej, właśnie tej cywilizacji w rozumieniu cytowanego przed chwilą fragmentu artykułu z Kuriera Poznańskiego z 1913 roku, prawda, że nie chodzi o społeczeństwo geniuszy, o wybitnej kulturze ducha, o wielkich romantycznych porywach, tylko chodzi o właśnie ten rozwój społeczny. Tutaj gospodarka miała być jednym z narzędzi. To ciągle podkreślałem i do tego jeszcze przy podsumowaniu chcę wrócić, że ten rozwój gospodarczy, także w tym aspekcie realizacji hasła swój do swego, miał przede wszystkim cel i swoiście rozumianej pedagogiki narodowej, która w efekcie miała prowadzić właśnie do pomnożenia tego, co we współczesnej socjologii nazywamy kapitałem społecznym, bez którego nie byłoby oczywiście nowoczesnego narodu polskiego na początku XX wieku, który to z kolei doprowadził do, czy wybił się na niepodległość, począwszy od 1918 roku. Można powiedzieć, że sprzyjały też ogólne warunki, no, nazwijmy to strukturalne. Mówiłem na początku o tym nierównomiernym modelu rozwoju gospodarczego Prus, Niemiec Zjednoczonych po 1871 roku, w obszarze których, jako pewnej całości gospodarczej, znajdowaliśmy się od czasów rozbioru. Do końca istnienia zarówno Rzesza Wilhelmińska, jak i później, nawet Republika Weimarska, nie zniwelowała tej dychotomii w rozwoju. Silny zachód i środkowe prowincje, słabszy rozwój gospodarczy Prus, tych wschodnich prowincji. Prusy wschodnie, Brandenburgia, właśnie prowincja poznańska, jak nazywano Wielkopolskę, Westpreussen, czyli Prusy zachodnie, nasze Pomorze Gdańskie, do pewnego momentu też Śląsk. Tego nie zniwelowano, a z drugiej strony te nasycane kapitałem, zresztą pochodzącym przecież z
podatków wszystkich podatników, także Polski. Organizacje, instytucje jak Komisja Kolonizacyjna, czy potem głoszona i realizowana z wielkim przytupem na początku XX wieku tak zwana Heibungspolitik, polityka podnoszenia w sensie infrastrukturalnym, ale przede wszystkim większych miast, takich jak Poznań, no ona zderzała się właśnie z tą rzeczywistością, która w sensie społecznym miała wymiar tak zwanego Ostfluchtu, czyli ucieczki ze wschodu. Nie tylko ludności żydowskiej, ale także ludności niemieckiej. I nie pomagały tutaj takie mechanizmy jak Ostmarkenzulage, czyli dodatki dla pensji, do pensji dla urzędników pruskich, którzy przychodzili pracować na początku XX wieku na tę ziemię. A z drugiej strony, jeżeli pojawia się klient, który dysponuje dużą gotówką i nie patrzy na koszty, bo wie, że gotówkę będzie mieć zapewnioną, czy tutaj komisja kolonizacyjna, no to rynek reaguje tak, że ceny towarów, czy tej nieruchomości idą w górę. Nieproporcjonalnie wyżej na tych obszarach, których dotyczy ta ustawa specjalna o komisji kolonizacyjnej, niż wreszcie państwa niemieckiego czy pruskiego. Dla przykładu w latach 1895-1913 cena jednego hektara ziemi w Niemczech, poza wschodnimi prowincjami, gdzie działa komisja kolonizacyjna, wzrosła o 159%. Natomiast w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim w tym samym czasie wzrosła o ponad 300%. I tutaj dochodzimy właśnie do tego, tej niemieckiej strony, czyli niemieckiego kontekstu hasła swój do swego czy patriotyzmu gospodarczego. Niemcy, tak jak już mówiłem, zdaniem profesora Trzeciakowskiego, nie pierwsi zaczęli operować tym hasłem. No ale jak badacze tego zjawiska zgodnie wskazują, w rzeczywistości, w której Niemcy byli, Niemcy tu w Poznańskie, to było hasło dość sztuczne, ponieważ po ich stronie było silne państwo z całym dobrodziejstwem w inwentarzu, o którym na początku wykładu mówiłem. Także trochę było to, można powiedzieć, pars pro toto. Chodziło o właśnie bardziej bicie Polaków generalnie niż o wzmaganie własnej industrii, czy oszczędności, czy jakichkolwiek innych wyższych moralnych cnót. No a jak przyszło co do czego, no to się okazywało, że jednak trzeba wykorzystać tą zwyżkę cen nieruchomości tutaj na wschodzie, żeby sprzedać swój majątek i z większą ilością gotówki wyjechać, właśnie uciec ze wschodu do Berlina, czy jeszcze dalej na zachód. A w każdym razie do końca 1913 roku ponad 70% gruntów nabywanych w Wielkopolsce przez pruską komisję kolonizacyjną, ponad 70%, to były ziemie sprzedawane przez Niemców, przez właścicieli niemieckich. Jest to też oczywiście pewien wskaźnik, jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie na skuteczność hasła swój do swego, prawda? No to mamy tutaj właśnie pewną drogę, która pozwala ocenić, jak to było. Natomiast w okresie funkcjonowania Komisji Kolonizacyjnej polski stan posiadania ziemi w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim wzrósł o ponad 105 tysięcy hektarów. A propos właśnie skuteczności. Mówiłem wcześniej o tym wzroście obecności polskiej własności w handlu. Od lat 80. XIX wieku do początku XX wieku z 27 do 49%. No ale właśnie, co by było gdyby nie było I wojny światowej, gdyby nie powstała niepodległe państwo polskie, nie odrodziła się niepodległa Rzeczpospolita, no to można powiedzieć, chociaż profesjonalny historyk powinien wystrzegać się gdybania, no więc nie będę ciągnął za bardzo tego tematu, ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że ta polityka, czy rzeczywistość tego szklanego sufitu dalej by istniała. A nawet można powiedzieć, by się jeszcze bardziej spotęgowała. Chciałem się w tym kontekście odwołać do głośnej książki
która swoim tytułem dała opis całej strategii politycznej, ale i gospodarczej Niemiec w okresie I wojny światowej, Mittel Europa. Książka, która w październiku 1915 roku ukazała się w Niemczech, autorstwa Friedricha Naumanna, posła do Reichstagu. W krótkim czasie książka okazała się wielkim bestsellerem, a jej właśnie tytuł stał się wizytówką programu ustanowienia dominacji niemieckiej, wojskowej, politycznej, ale i gospodarczej w obrębie trzech, czy w obszarze Europy zamkniętym trzema morzami, Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim, a Mittel Europa, Europa Środkowa. I Naumann pisze, że chodzi o to, w tej książce pisze i potem w kolejnych pismach, zwłaszcza po tym, jak odwiedzał ziemię polskie zajęte przez wojska niemieckie po 1915 roku. Wojska niemieckie wchodzą do Warszawy w sierpniu 15 roku, tworzy się generalne gubernatorstwo podzielone między Niemcami a Austriakami, tworzy się potem Królestwo Polskie od 5 listopada 16 roku i Naumann temu towarzyszy bardzo żywo, bardzo przyklaskuje tym akcjom niemieckim, no bo uważa, że to jest właśnie droga do realizacji Mittel Europy, czyli ustanowienia, jak pisał, dosłownie tak, niemieckiego typu gospodarczego w tej części Europy. Niemiecki typ gospodarczy. To była istota według niego planu Mittel Europy. Nie wolno germanizować Polaków. Trzeba z tym skończyć. Po pierwsze jest to nieskuteczne, a po drugie tylko antagonizuje Polaków. Więc trzeba zrewidować radykalnie polityczne dziedzictwo Bismarcka w tym sensie, pisał Naumann w okresie I wojny światowej. Jeżeli chcemy osiągnąć cel zasadniczy, czyli dominację niemieckiego typu gospodarczego w Europie Środkowej. Zerwać z germanizacją. Ba, nawet Polacy mają prawo mieć własne państwo. Czemu nie? Bufor między Niemcami a Rosją. Ale to my ustalimy granice rozwoju. Bo granicą rozwoju także w przyszłości niepodległego państwa polskiego, włączonego prawnym sojuszem wieczystym z Rzeszą Niemiecką, jest dominacja niemieckiego typu gospodarczego. Co by było, gdyby, a co jest, a to już sobie państwo nie odpowiedzą sami na te pytania. Dziękuję bardzo. Pytanie w kontekście na nauki popularyzacji o cywilizacjach Feliksa Konecznego. Mówił Pan, że rzeczywiście ten model gospodarki niemieckiej jest inny. Właśnie, Feliks Koneczny badał te różne typy cywilizacji, które również się ujawniają w tej sferze gospodarki, prawda? I chciałem się Pana Profesora zapytać, jakie cywilizacje współcześnie mają największy wpływ na polskie realia gospodarcze? No tak. Można powiedzieć chyba, że najmniejsze, łatwiej odpowiedzieć w każdym razie, najmniejszy chyba ma póki co cywilizacja łacińska. Póki co najmniejszy, natomiast wyraźnym, przyjmując typologię Feliksa Konecznego, wyraźnie dominuje jednak cywilizacja bizantyjska, czyli dominacja państwa, ale nie dominacja państwa w tym modelu pruskim, można powiedzieć XIX-wiecznym, gdzie państwo, można powiedzieć, inicjuje pewne procesy i czy je reguluje, ale jednak nie jest to etatyzm. Tutaj cywilizacja bizantyjska rozumie pewnego ciężaru etatystycznego. No tak, bizantyjska, niewątpliwie to przede wszystkim, jeżeli też zaznaczam, chodzi o typologię cywilizacji, nie etniczność, tylko cywilizacji, to cywilizacja żydowska w rozumieniu pewnej dominacji i litery prawa nad właściwie rozumianym duchem, tak to można powiedzieć, czyli pewnego rodzaju dominacja prawa, tak zwanego prawa pozytywnego nad prawem naturalnym, który też objawia się, też ma przecież swoje zastosowanie w gospodarce. Gospodarka nie jest z tego wyłączona. To nie wiem, dlaczego miała to być. Pan.
polemicznych. Jedna sprawa, na początku wywiadu pan profesor wspominał o tym, że ziemie tutaj wielkopolskie po rozbiorach stały się ziemiami prowincjonalnymi, zostały peryferyjnymi, dokładnie. Ale jakby to zakłada, że wcześniej jakby te ziemie były w centrum, tak? Czyli wcześniej miały, nie wiem, lepsze szanse na rozwój. A na przykład patrząc na książki Davisa czy Jana Sowy, gdzie oni pokazują, że jednak już w trakcie trwania I Rzeczpospolitej no ten rozwój ekonomiczny praktycznie leżał. I na przykładzie Gdańska właśnie było pokazywane w książce Króla. Polska nie poszła, polskie rolnictwo nie było zbędne w Europie, dlatego ten handel w pewnym momencie upadł i to też doprowadziło trochę do, zatrzymało rozwój Gdańska, czyli może nie, że upadek, ale po prostu pewne osłabienie ekonomiczne wynikało z tego, że Europa nie potrzebowała już w takim stopniu polskiego zboża i polskich towarów, ponieważ poszli troszeczkę do przodu, a my zostaliśmy z tyłu i co później miało reperkusje polityczne. Czyli jednak do czego zmierzam, że prowincja... Patrzymy na mapę I Rzeczypospolitej, to rzeczywiście Wielkopolska nie jest w centrum, tylko można powiedzieć na kresach zachodnich. Ale nie była peryferią, dlatego że żeby być peryferią, to nie znaczenie pewnego rozwoju gospodarczego, czy jego braku. To nie tylko chodzi o to, że się jest ziemią kresową, powiedzmy, tylko temu musi towarzyszyć jeszcze inne negatywne zjawisko, czyli właśnie takie gwałtowne rozerwanie więzów jednak gospodarczych, które wiązały tę ziemię z pozostałą częścią danego organizmu państwowego i to nastąpiło w wyniku rozbiorów. Ja wbrew słyszanym głosom, które argumentują całkiem od pewnego czasu systematycznie, że rozbiory były swego rodzaju skokiem modernizacyjnym dla polskich ziem, uważam, że wręcz odwrotnie, ponieważ wehikułem modernizacji, zwłaszcza w naszym regionie Europy, były zawsze państwa. Czy nam się to podoba, czy nie, w XIX wieku. Prusy, Austria, Rosja w różnym tempie, najszybciej systematycznie to były to Prusy, o czym mówiłem. I tutaj to, że dostaliśmy się jako właśnie peryferia, nie tylko w znaczeniu tego, że byliśmy ziemią kresową, tam był Rzeczpospolitej na zachodnich kresach, ale w Prusach na wschodnich kresach, ale to, że nie było właśnie tych gospodarczych więzi i w związku z tym to był ten pierwszy podstawowy negatywny skutek tego. No, gdy chodzi o Gdańsk, zastanawiający jest w związku z tym ten protest czy niechęć mieszkań gdańskich na wieś o tym, że w 1773 roku mają dostać się pod władanie króla Prus. To są takie na przykład pamiętniki Joanny Schopenhauer, matki słynnego filozofa Artura Schopenhauera, rodem z Gdańska, która wprost właśnie ona opisuje nastrój tamtych dni, prawda, że jest generalnie panika w Gdańsku wśród niemieckich przecież mieszczan w większości, że no, kończą się złote czasy Rzeczpospolitej. Teraz przychodzi strona Assis General, czyli poborcy podatkowi króla Fryderyka II i głęboko sięgną w kieszeń mieszczaństwa gdańskiego. To zresztą, tak jak mówiłem, to nie tylko chodzi o to jakieś być może subiektywne odczucia takich czy innych ludzi, ale takie były procesy ogólne. To jest opisane już od dawna w literaturze zajmującej się historią gospodarczą, na przykład Pobrzeże Bałtyku, że Gdańsk najmocniej stracił na tym konfiguracji terytorialnej, która wyłoniła się po trzecim rozbiorze Polski, a potem po kongresie wiedeńskim. Oni tracą zaplecze, natomiast zaplecze ma Szczecin, to raz, a dwa, że w związku z postanowionym na
traktacie czy na Kongresie Wiedeńskim umiędzynarodowieniu wielkich rzek, w tym Łaby, czyli zniesieniu wewnętrznych cel w obrębie tej rzeki na przykład, głównym zwycięstwem, czy w każdym razie miastem, które penetrowało bardzo, bardzo tutaj intensywnie gospodarczo ten obszar Europy, także nas dotyczący, był Hamburg, który, jak protestowali właśnie szczecińscy i gdańscy handlowcy do króla Prus, po 1815 roku gospodarczo ich wykańcza, więc no jak widać, my możemy tylko gdybać, a co by było, gdyby wtedy było państwo polskie, prawda? No więc równie dobrze można przewidywać, że państwo polskie, co jednak pierwszym sygnałem była Konstytucja 3 maja, zaczęło dostrzegać pewną warstwę społeczną, do tej pory poświęconą w sensie politycznym, ale i gospodarczym, czyli mieszkaństwo, prawo miasta, które stało się integralną częścią ustawy rządowej, więc można by domniemywać, czemu nie, że przy ostaniu się Rzeczpospolitej, przy trwaniu XVIII wieku, by w XIX wieku prowadziła model polityki gospodarczej, który był dominujący w Europie Środkowej, czyli aktywna rola państwa. I państwo było rzeczywiście instrumentem modernizacji w różnych wymiarach gospodarczym także. I to zabrakło tego podstawowego mechanizmu i my się dostaliśmy. My, Wielkopolska jeszcze nie była, można powiedzieć, w najgorszym położeniu, bo jak popatrzymy na Galicję, no to jeszcze jest gorzej, no bo tam dochodzi jeszcze geograficzna bariera w postaci linii Karpat, prawda? Gdzie tu rzeczywiście peryferia także była bardzo mocno zaznaczona geograficznie. I jak wiemy, z Galicją raczej, w sensie nawet potocznego języka, wiążą się niezbyt miłe, w sensie dobrobytu nazwy, niż które no, ilustrują jednak ten podstawowy fakt, więc no, ja pozostaję przy swoim zdaniu, ale dostrzegam też, że są inne zdania. Też tylko jeden komentarz odnośnie tego podziału na cywilizację i kulturę. To właśnie wydaje mi się, że w Polsce XIX-wiecznej, ale w sumie w przeciągu całej historii Polski, problem też był taki, że grupa, która jakby nadawała ton, czyli tam powiedzmy arystokracja, szlachta, oni jednak, mówiąc oględnie, czuli awersję do handlu, do gospodarki, tak rozumianej w stylu, powiedzmy, nie wiem, Wokulskiego. Oni bardziej operowali taką gospodarką tą folwarczną i tradycyjną. To wie pan Wokulski z pochodzenia kim był? Tak, on był szlachcic. Ale to jednak był, jednak jakby w tym, powiedzmy, zostając w tym świecie Wokulskiego, jednak on był odmieńcem. On był kimś, kto nie był przyjmowany na salonach. To nie był ktoś, kto nadawał tam w Warszawie. I to też był problem, że nawet jeżeli byśmy mieli państwo, znaczy tak, to jest moje oczywiście subiektywne zdanie, że nawet jakbyśmy mieli państwo niepodległe, to jednak modernizacja, nawet jeżeli by przebiegała bardziej takim modelem wyspowym, że powiedzmy byłoby paru Wokulskich gdzieś w poszczególnych lokalizacjach, ale ta modernizacja w takim stylu, powiedzmy, brytyjskim, niemieckim, no napotkałaby na opór, bo ten tradycyjny taki model folwarczny jednak by, tak moim zdaniem, dominował. Ale jak popatrzymy na model rozwoju gospodarczego Prus czy Niemiec w XIX wieku, to też mamy przez długi czas do czynienia z tak zwanym rozwojem wyspowym, bo mamy to Nagrenie Westfalię, mamy te środkowe prowincje, czytaj Saksonia, Berlin, osobna wyspa, no i Górny Śląsk, osobna wyspa. Tylko cały dowcip polegał na tym, że Prusy czy Niemcy miały państwo, które jednak, ja mówiłem o tym, że nie do końca skutecznie, ale jednak starało się chociażby poprzez układ linii kolejowych doprowadzać do pewnego czy wysiłku scalenia, czy nawet, proszę zwrócić uwagę, polityka zmierzająca do usprawnienia i rozbudowy infrastruktury komunikacji rzecznej. Cały ciąg kanałów, prawda, które no na przykład wokół Berlina to jest więcej kanałów niż w Wenecji, tak mi się wydaje.
no może przesadzam, ale te połączenia z Hadelą, prawda, Łaba i tak dalej, to Mittellandka nawet, który był bardzo ważną inwestycją na początku XX wieku, forsowaną przez państwo niemieckie wbrew oporom Junkrów, którzy uważali, że połączenie do rzeczy Łaby i Renu doprowadzi do likwidacji ich gospodarstwa, ich jak gdyby dobrobytu materialnego w postaci dopływu taniej konkurencji rolnej z Zachodu. Więc ja nie wiem, no oczywiście tutaj można już się zagłębić w gdybanie, a co by było, gdyby jaki to model konkretny rozwoju gospodarczego byłby, gdyby Rzeczpospolita przetrwała. Czy wszyscy przedstawiciele warstwy szlacheckiej, potem ziemiańskiej, czuli taką awersję, jaką część salonów warszawskich wobec działalności, którą pan Wokulski się zajmował? Nie wiem, na szczęście Warszawa nie jest całą Polską i tu w Wielkopolsce, zwłaszcza jak popatrzymy na ten XIX wiek, też oczywiście bez mitologizowania, bo jak wiemy, XIX wiek zaczął się od potężnego zadłużenia sporej części majątków szlacheckich, no ale potem jednak też stąd też te, brały się te silne nawoływania do oszczędności, wytrwałości w pracy, rzetelności i tak dalej, to jednak potem wielu ludzi właśnie z tej warstwy było w awangardzie rozwoju gospodarczego, bo kto miał kapitał, gdy chodzi o społeczeństwo polskie? Tylko oni mieli. I bez nich ta praca, czy praca organiczna, czy w ogóle generalnie polski rozwój gospodarczy byłby niemożliwy. No, taka była rzeczywistość, gdyby oni się wycofali, zresztą nie był tylko generał Dezyderyk Popowski, czy Tytus Działiński, prawda? Czy patron tego miejsca. Ale było ich wielu, było ich o wiele więcej. Cóż, ja aż tak krytycznego spojrzenia na etos, nazwijmy to gospodarczy, polskiej warstwy szlacheckiej czy ziemiańskiej w XIX wieku nie ma. Dziękuję. Jeszcze wracając do tytułu wykładu, czy uda się stwierdzić, czy można stwierdzić, jakie były efekty działania hasła swój do swego? To znaczy, czy jest taki materiał badawczy, źródłowy? Czy na przykład Poznańczycy rzeczywiście kupowali już swoje? Gdyby patrzeć na te właśnie kolumny, to w różnych tytułach dostawek były poświęcone tej takiej czy innej formie kontroli społecznej, to można by domniemywać, że to był taki dziurawy system, prawda? Że jednak nie. Tylko wydaje mi się, że żeby ocenić to hasło swój do swego, czy program swój do swego, nie należy tego jak gdyby wybierać czy odizolowywać innych wydarzeń czy procesów gospodarczych, społecznych, które wtedy miały miejsce w Wielkopolsce, czy generalnie na wschodzie monarchii pruskiej, no bo wtedy będziemy mieli dopiero szerszy obraz. I w tym takim szerszym kontekście hasło swój do swego, no rzeczywiście, no można powiedzieć, spełniło swoją rolę. Moim zdaniem, tak jak zaznaczałem, podsumowanie nie tyle w kontekście jakiegoś wielkiego pobudzenia gospodarczego, czy rozwoju gospodarczego w obszarze tutaj polskiej własności, choć z pewnością też, ale wydaje mi się, że wiele bardziej można powiedzieć, ono odegrało swoją rolę w kontekście rozwoju tego, co my nazywamy etosem Wielkopola, czy Wielkopolski, czyli pewnego etosu, no nie wiem jak to nazwać, rzetelności, umiarkowania, przewidywalności, bo to jest charakterystyczne, że były dwie strony, że z jednej strony było tak, idźcie do swoich, po swoje, ale z drugiej strony, swoi, pamiętajcie, że my nie idziemy po bugle, prawda? Więc bądźcie rzetelni, bądźcie umiarkowani, bądźcie oszczędni, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję panie profesorze za wykład, a państwu dziękuję za obecność na nim. Na kolejne wykłady zapraszam jesienią. Najbliższe dwa spacery, w tą sobotę i potem 1 lipca. Także pozostajemy w tematyce etosu Wielkopolan. Jeszcze tylko na koniec wspomnę, że ten cały projekt odbywa się też dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. Dziękuję też. Bardzo dziękuję za pytania i za uwagę.